Пора идти. Эй. Полетимо далее. Питание, что нас тут ждёт? Sprawdźmy sobie, czy wszystko mamy przeładowane, bo coś czuję, że może być delikatny problem. Ale go widać. Ty nie widzisz ich, da? Wy nie umiecie widzieć? No nie, krasny, nie zły. Jest, mały rozbłysk. Tu pełno wszystkiego, niczego więcej nie podniesiemy. Teraz pytanie, czy ja mam iść za nim? On tu nic nie dla mnie. Oh shit. O nie, to nie to. Chyba niestety. Biegną. Leżą? Leżą. Pogoda się coś psuje, słuchajcie. Gdzie on w ogóle nas prowadzi? O, to jest pytanie. Tu akurat jest jasno i nam się nie przyda, ale gdybym miała wejść w jakieś ciemne zakamary, to przydałoby się, żeby była naładowana. Patrzcie, jak wygląda góra. Крылатые, красные, не, сильные. Не, не, не. Смотри, их много. Właśnie, i tu jest problem. Nie rzucą się, czy nie rzucą? Rzucą. No. O Boże, nie zauważyłam go. Naciskałam! Chyba mi się udało w ostatniej chwili. Ładuj, 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 ładuj. O, brakowało. Prawdziwie mówiąc. Jeszcze niech mnie coś zeżre tutaj. Będzie koniec wycieczki. Się rozglądam, patrzę, czy może gdzieś ten rozbłysk jeszcze znajdę, ale nie wygląda na to. To nie my załatwiliśmy. O, ciekawie się zapowiada. Znowu tyle amu. Nowa notatka. Właśnie, bo mieliśmy tutaj jakieś notatki nieprzeczytane.
Przypomniałem sobie, dlaczego jestem odporny na wpływ cienia. Przecież jestem wybrańcem, choć się takim nie urodziłem. Stałem się wybrańcem w dniu, w którym otworzyłem śluzę, w dniu, w którym miałem umrzeć. Miały mnie rozszarpać dzikie bestie, a ten cień mnie ocalił. Byłem pierwszym człowiekiem, którego spotkali. Po prostu tak wyszło. I zanim w ogóle zdążyłem się przestraszyć, on mnie dotknął. W taki sposób one nawiązują połączenie. Trudno to zrobić dorosłemu, ale dzieci? Nie są jeszcze ukształtowane, ich dusza jeszcze nie stwardniała. Łatwiej się do niej dostać. Tak właśnie stałem się... Stałem się... Pierwszym. Mam jeszcze pościg. Han. No to jak biegliśmy z tym Hanem, bo tego nie przeczytaliśmy, pamiętacie, w tej rzece. Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Nie wiem nawet, kim on jest. Podróżnym, filozofem, czarodziejem, gościem z innego wymiaru, jak zarabia na życie, ocalając ludzi czy zabijając ich. Gdy jestem z nim, wydaje mi się, że nic nie wiem o życiu i świecie, w którym żyję. On pokazuje mi rzeczy, których nie umiem wyjaśnić i nigdy nie będę umiał. Oczywiste staje się przez niego absurdalne, a absurd jest logiczny i naturalny. No jeśli on ma rację, jeśli cienie nie są demonami, nie są diabelskim pomiotem, tylko aniołami, co jeśli mogą nas ocalić? Czy bylibyśmy w stanie poskromić zwierzęce instynkty i znaleźć z nimi wspólny język? A co jeśli ten mały cień siedzący w klatce w pociągu? Co jeśli on naprawdę jest ostatnim aniołem? Co jeśli nas osądzi i wyznaczy sprawiedliwą karę? Mam jeszcze ten wpis z mostu, który przed chwilą znaleźliśmy. Ale ja pozostałem człowiekiem. Bałem się być inny. Bałem się, że wezmą mnie za odmieńca. Tylko ja nie podlegałem ich wpływowi, ale podejrzewałem, że jestem uśpionym agentem potworów. Wymazałem z pamięci spotkanie z cieniem. Bestia siedząca we mnie obudziła się i pożarła człowieka. Wyszedłem na powierzchnię jako sierota, a wróciłem jako syn pierworodny. Miałem nawiązać połączenie pomiędzy ludźmi a aniołami, ale zamiast tego wycelowałem w nie rakiety. Ocalał tylko jeden. I teraz on stoi przede mną. Dziecko, sierota, sam na całym świecie. Cykl się dopełnił. Chyba wszystko w tym pomieszczeniu. Ładne. Chyba tak. No wymienię ten filtr, bo nie wiem, co mnie tutaj czeka. Mamy zapis, więc coś na pewno. O kurde. Biegną czy nie? Biegną. O Jezu, tutaj jest ten krzykacz. One nieźle ogłuszają, no? Jeszcze jeden musi być. No nie wiem, z której strony mnie atakuje. Jakiejś takiej dziwnej echolokacji używają. Nie padł, a 3 wyładowałam. Śpieszmy się powoli. No właśnie. Jest kolejny. O Boże. Czy to była trochę większe? One się jednak delikatnie różnią od siebie. Wspomnienia przyszłości.
Czyżby coś za mną jeszcze było? Nie. Przede mną. Okej, krzykacz. Co to jest? Właśnie, najgorzej. Tak uderzył mnie, jak ten jeszcze krzyczy. Nie widzę go, a tu jest. Pytanie też, czy na dobre zakończenie ma wpływ, czy my zabijamy te stwory. Prawdopodobnie ma, no ale... Nie wiem, czy tak na siłę chciałabym uzyskać to dobre zakończenie. No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takim świecie. Zastanawiasz się, czy zabić potwora, to albo on, nie? Tu dziury. Super. Tu jeszcze coś jest. Ja wcale tędy nie przejdę. Aha, okej. Okay. Pytanie, bo moja łaska jednak jest już popękana i się zastanawiam, czy jednak jej nie zmienić. Bo jeszcze bym jakiegoś ammo nie podniosła. Ej, nie mogę, mam full. Gdzieś tu była maska, ewidentnie widziałam. No nie, dwóch to nie dam rady, nie? Zbytnio. Co oni tu robili? Dobra, cofamy delikatnie, ładujemy przez ten czas. Widzę to jak kurde goryle, nie? Za mną leci skubany, zobaczcie. Filtry. Jak mam przejść? Nie w tą stronę w ogóle. Kurwa, nie w tę, to w którą? No, wydaje mi się, że prosto powinnam się udać. Chyba, że przegapiłam.
pewnie jest jakiś hak, tylko nie wiem czy... A jednak... No to przejażdżka. Pytanie, czy ja muszę bić? Tak się postaram nie bić. Tylko ewentualnie, żeby się do mnie nie przyczepił. Nie wiem, czy tak miało być, czy nie miało być. Ja uwiedu jego. On большой, но глупый. Duży, ale głupi. Крылатый очень быстрый. Устал. No dobra, но я работаю. Nie, czy coś tam było? Chyba nic. Strasznie szybko się te filtry kończą. Strasznie szybko. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Drzwi i ktoś woła, to pewnie matka. Jest. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Травми нам, слушайте, аккуратнее поможет. Ну, интересно, что... Докуда и по что нас тут приводит? Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Не видит он. Ciekawe w ogóle, skąd ci czarni się wzięli tak na dobrą stronę. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. To jak nie źli, to nie będziemy mordować. Pytanie tylko, co to za ludzie? Co oni tu robią? Co to? No, muszę filtr wymienić. No, chyba żartuję. Kto taki? Все гаразд, мужики! Приберіть стволи! Це ж рейнджер з полісу! То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай! Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Потім рушимо далі. А я вже вийти не можу. Myślę, że się odkupię. Kaco, ty na gilzę nie smatry! Jak strzelać, smatry! Pech, pech, jak strzelaje! To jest prawdopodobnie koniec gry, nie mam, więc... Takie tylko u mnie jest, słuchaj, da? Pokupaj! Dawaj, drogo, ja ciebie patrzę pomieniaj!
Слушай, Кацо, выбирай. Шкода, что не ма фильтру, бо coś czuję, że akurat filtry będą mi najbardziej potrzebne. No to улучшение gry, а не броні. Не хочу. Отходи, парень. Мило было, панове, вас видеть и слышать. Только лучше. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Все помещения. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Какая история, Ренди Проблем? Może po prostu przebiegnę. Pytanie, czy mogę sobie po prostu przebiec. A jeżeli mogę, to gdzie? Nie powolno biegnie. Nie powolno biegnie. Tak, ewidentnie powolno biegnie. To nawet dobrze, że mnie zabili. No i spróbowałam, nie? Ale no, wygląda na to, że nie ma szans. Gdzie ludzie? Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Не będzie доброго закончения. Jeszcze jeden skubany. Jeszcze tu u góry. Tu jeden jeszcze się błąka. Chyba trafiłam, pewności nie mam. Я его прижал! Скумай, что не видно, да? Ciemno, także nie wiem. Maska by się przydała, a nie mam maski może? Nie ma. O, jest. I teraz tak, gdzie ja zabłądziłam? Tutaj. Mogłam wejść, ale nie weszłam. Pytanie, bo jest jeszcze... Artyom się zmęczył? A, to jest ta sama droga. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я еще могу ведь принести ту нотатку, которая там есть. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно.
Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Jak ty młody tam wlazł? Mówię o tamtej kracie oczywiście, bo chodzi mi o tę notatkę. Może gdzieś dalej będzie przejście. Oh shit. Czekajcie, czym to się? Fałką? Nie понял. Co? Oj, chyba zabiłam. To nie było fałków w takim razie. Shit. A, to było E. No właśnie. Ładnie chłopcy nucą, no? Kto? Kto tu? Блин, to li poczudziłaś? Tak, zapaliłam światło. Chyba się patrzy w tę stronę, trzeba zaczekać. Chłopie, odwróć się, bo nie chcę cię zabijać, poważnie. Cały czas mnie zastanawia, jak się dostać tam na prawo. No nie, mogłabym to przegapić, nie? Gdyby nie światło. Nie wiem, co powiem młynarzowi, który wydał mi rozkaz zabicia go. Nie wiem, co pomyśli sobie dzień, kiedy przedstawię mu młynarza. Co on w ogóle sobie o nas myśli. Po tym, co przeszedł w ciągu ostatnich kilku dni, chcieli go zabić jako mutanta, a śmierci uniknął tylko w wyniku ludzkiej chciwości. Później chcieli go zmienić w psa strażniczego, pilnującego więźniów i zmuszającego rekrutów do ataku na linię bagnetów wroga. Uniknął strasznego losu, by trafić do cyrku dziwadeł, a później został wysłany jak przedmiot ze stacji, na której jedni ludzie dokonali strasznego eksperymentu na innych. Boże, a jeśli on naprawdę jest aniołem? Tu chyba jeszcze filtr. No właśnie, zostawiłam. Chciałam wstać i pobiegać, a tu kolejny idzie. Nie wiem, w którą stronę dokładnie skręca. No, to chyba wszystko w tym pomieszczeniu, a co dalej? Nie wiem, zaraz zobaczymy. На блюде. А ну скрылся, бестово! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Приказ захватить цепой, скрыто ждать появления рейнджера с тварью.
Рейнджера в расход, тварь, взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься! Ай, может, ты что? Так точно! Есть три наряда вне очереди! Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Что? А? Он не слышал. Все же видно, послышалось. Прислышалось, докладно. Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Не простой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд гонзейский захватила? Так вот, он один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Окей, мои дорогие, то мы тут на этих сходках, patrzcie, а тут наш. Się pożegnamy i zapraszam na prawdopodobny ostatni odcinek. Dzięki serdecznie za wszystkie lajki. Смотрите там внимательно.